A my, proszę Państwa, zapraszamy do potrójnego espressa i już lista uczestników. Zgłosili się i potwierdzają obecność. Pan poseł Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Witamy serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych rozmówców. Witam Państwa. Pan poseł, pan senator Krzysztof Mróz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. I pan Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Tematem, od którego się odbijemy, to jest dzisiejsza informacja, bardzo świeża. Otóż rosyjski opozycjonista Andriy Piwowarow na pokładzie samolotu LOT miał wylecieć z Petersburga do Warszawy. Przeszedł przez wszystkie kontrole. Samolot już kołował do startu, ale został zatrzymany przez rosyjską policję, która weszła na pokład i aresztowała Andrieja Piwowarowa. Dość duża informacja w Rosji, zwłaszcza w tych kręgach demokratycznych, ponieważ to były dyrektor organizacji Otwarta Rosja, wspieranej przez Michaiła Chodorkowskiego, no i uznanej przez władze rosyjskie za obcego agenta, niepożądaną organizację w Rosji. To ma związek z atakiem na demokrację, z tym, co się dzieje na Białorusi, z planami wreszcie Kremla, by przejąć Białoruś jako kolejną część Federacji Rosyjskiej. Z tym pytaniem zaczniemy od pana senatora, Krzysztof Mróz. No to jest kolejne działanie Władimira Putina. Myślę, że dla wszystkich jest jasne, że Władimir Putin wspólnie z Łukaszenką prowadzą te dwa kraje no do bardzo, bardzo autorytarnych rządów. Myślę, że jakieś rozstrzygnięcie tutaj mogą występować tylko w dwóch obszarach. Albo Unii Europejskiej jako całości, albo Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jakie przyniosą rozmowy Władimira Putina planowane w Genewie za kilkanaście dni z prezydentem Joe Bidenem. Być może te działania, które dzisiaj podejmuje Władimir Putin, to też jest jakaś taka przygrywka do tego spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast no, co może zrobić Unia Europejska? Musi być stanowcza. I my musimy zabiegać w ramach Unii Europejskiej o sankcje dla Rosji, o sankcje dla Białorusi, bo no, te kraje idą w bardzo, bardzo niebezpiecznym kierunku. Nie tylko dla Pytanie, Polski, czy ale sankcjami ich przeprosimy, ich przestraszymy. Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska. Mówi się, że Putin stosuje taką taktykę zwiększania napięcia po to, by coś uzyskać. Nie? Wysłał czołgi i wojska lotnicze, powietrzno-desantowe na granicy z Ukrainą. No i w nagrodę ma spotkanie z Joe Bidenem i będzie rozmawiał na równi, a może nawet na bardziej, będzie bardziej równy niż Joe Biden, bo to on buduje Nord Stream 2, którym nas tutaj zaleje i będzie, przecież to jest gazociąg skierowany przeciwko jakiejkolwiek samodzielności Europy Środkowo-Wschodniej. No, myślę, że nie przesadzałbym z tą nagrodą. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden jest chyba pierwszym prezydentem od niepamiętnych, przynajmniej od czasów, których ja nie pamiętam, który wyraził się na temat Putina, nazywając go zabójcą, nazywając go mordercą. Kurs Stanów Zjednoczonych wobec putinowskiej Rosji od samego początku prezydentury Bidena jest dosyć ostry. A nie ma pan wrażenia, że Joe Biden jedno mówi, a drugie robi? Ostre słowa, potępienie Nord Stream 2, to było wszystko tylko po to, by za darmo oddać Rosjanom i Niemcom możliwość dokończenia tej inwestycji. Nie wydaje mi się, żeby Joe Biden mógł wobec Nord Stream 2 zachować się inaczej. To jest polityk, który zawsze był przeciwko budowie tego gazociągu. Podobnie też jak przeciwko budowie tego gazociągu był Donald Trump. No i proszę zobaczyć, że za prezydentury Donalda Trumpa wybudowano 90% tego gazociągu, a za prezydentury Joe Bidena pewnie powstanie końcowy odcinek. W całej tej sprawie natomiast dotyczącej opozycjonisty rosyjskiego niepokoi mnie taka pokazówka, która znowu się odbywa, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest znowu polski samolot, który zostaje zawrócony z pasa startowego. Mogli go zatrzymać na lotnisku, mogli go zatrzymać podczas kontroli granicznej, ale nie, wybrali właśnie taką prowokację, taką demonstrację znowu wobec polskiego statku powietrznego.
No bardzo podobna sytuacja jak ta na Białorusi, tam również dotyczyło to polskiego statku powietrznego. Ale samolot nie znajdował się, tylko w przestrzeni powietrznej Białorusi, a nie był na lotnisku. W myśl norm prawa międzynarodowego traktować go jako element terytorium Rzeczypospolitej, prawda? Zapytamy pana Sachajko, co na ten temat sądzi Kukiz 15 i pan poseł osobiście. Panie redaktorze, szanowni państwo, pan redaktor zaczął swoją wypowiedź od takiego pytania, czy to czasem nie jest atak na demokrację. Żeby był atak na cokolwiek, to coś musi być. Wiemy, co oznacza demokracja, mamy piękną, długą historię demokracji, no, a jednocześnie wiemy, jak wygląda deformacja demokracji, bo przypomnijmy sobie, mieliśmy przez wiele, wiele lat demokrację ludową, która zabijała ten lud i gnębiła ten lud. Więc w Rosji jest coś podobnego, no właśnie taka ichnia odmiana demokracji, gdzie atakuje się przeciwników politycznych, robi się zwykłe czystki. Tu z jednym się można zgodzić z moim poprzednikiem, że rzeczywiście jest to pewnego rodzaju demonstracja. Demonstracja antypolska, prawda? Że to tak. Jest... Bardzo nieładna demonstracja, że ponownie w polskim samolocie są zatrzymywane osoby niewygodne tej czy innej władzy. Tylko jesteśmy w bardzo złym punkcie. Naprawdę w takim krytycznym punkcie się w tej chwili znajdujemy. Bo ja A czy pana zdaniem wobec tego... Bym się odnosił do poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo jednak on zrobił dużo, aby zatrzymać budowę tego gazociągu. A tu widzimy kolejny ukłon. Kolejny ukłon do Rosji i Niemiec, aby skończyć ten rurociąg, co może skutkować za chwilę wojną na Ukrainie, bo ta wojna na Ukrainie została zatrzymana głównie przez to masowe ruszenie Ukraińców, którzy zapowiedzieli, że jeżeli Putin posunie się dalej, to oni wysadzą ten rurociąg. No i Putin się musiał zatrzymać. Za chwilę już tego argumentu tam nie będzie. Dlatego tak ważne jest, aby Polska postawiła bardzo duże pieniądze, te pieniądze z KPO, które miejmy nadzieję wkrótce dotrą na zrobienie z Polski drugiego Kuwejtu, drugiej Arabii Saudyjskiej, żebyśmy byli właśnie krajem suwerennym energetycznie. Jest to możliwe. Możemy zgazowywać węgiel, bo tu już słyszymy. Tak, ale to jest osobny temat. To teraz zmieńmy, panowie, przejdźmy do... A jeszcze jedno słowo, jeżeli mogę, do kolegów, bo tutaj obydwoje panowie poruszali, że to jest jakaś prowokacja przeciwko Polsce. Zarówno to zatrzymanie na Białorusi, w naszym samolocie, jak i również w Rosji. Ale to też pokazuje jedną rzecz, na którą warto by zwrócić uwagę. No dlaczego Polska? Dlatego, że my jesteśmy bardzo aktywni i tutaj jednak ci opozycjoniści, czy to rosyjscy, czy to białoruscy, no mają pewne wsparcie. Tak? To nie jest przypadek, że oni szukają tego wsparcia w Polsce, bo tutaj znajdują go. No to jest chyba bardzo ważna nasza rola, prawda? Że tak, to jest inwestycja to jest na lata, bo ja żaden reżim się nie utrzyma za długo. Ja to widzę zupełnie inaczej, panie senatorze. To jest dowód słabości naszej polityki zagranicznej. Jakie wsparcie mieli od nas białoruscy opozycjoniści, skoro Roman Protasiewicz nie otrzymał w Polsce azylu? Jakiego wsparcia udzielaliśmy Fundacji Chodorkowskiego? Może jakieś konkrety? No, pozwalają sobie na to, bo wiedzą, że jesteśmy osamotnieni w polityce zagranicznej i że oprócz machania szabelką nic więcej nie robimy. No, to jest niestety dowód na słabość waszych rządów. Nie, panie pośle, trudno się nie zgodzić z tym, co pan powiedział, że jesteśmy rzeczywiście osamotnieni, bo proszę zobaczyć, jak Niemcy dogadują się z Rosjanami, no cała Unia Europejska, przecież wiadomo, po co to jest. To jest znowu narzędzie do uzależnienia nas od rosyjskiego w tej chwili gazu, a dzisiaj rano europoseł z lewicy mówił, że tam będzie tym przesyłany wodór. Czyli dalej Europa Zachodnia nie będzie suwerenna energetycznie, nie będzie na pasku Putina i będzie mu się co chwilę kłaniała. Przed chwilą był dwa miesiące, trzy miesiące temu Aleksiej Nawalny był zatrzymany, jest w kolonii karnej,
Czy coś Unia Europejska zrobiła? No nic nie zrobiła. I teraz dokładnie tak samo nic nie zrobi ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone. Dlatego przestańmy się tutaj kłócić. Myślmy, w jaki sposób uzyskać suwerenność energetyczną, bo w tej chwili materiały budowlane drożeją, bo właśnie coraz droższe są uprawnienia do emisji CO2. Unia Europejska chce być neutralna pod względem produkcji dwutlenku węgla, tylko ona może nie wie o tym, że Ziemia jest okrągła i jeżeli to my nie będziemy produkować, a Ukraina będzie produkować, to na to samo wyjdzie. O tym za moment, bo to jest rzeczywiście powiązane. Jeżeli o cokolwiek powiązane... się z panem posłem mogę kłócić, to to, że nie chciałbym, żeby w Polsce była taka temperatura jak w Kuwejcie, albo na przykład taki kodeks karny jak w Arabii Saudyjskiej. To jest właściwie jedyny element do... Panowie, ale do zejdźmy na ziemię, bo ani temperatura miesiąc, jak w Kuwejcie nam nie grozi, ani kodeks karny. Przypomnę, że kodeks karny w Arabii Saudyjskiej jest oparty na prawie szariatu, które to obowiązuje, jest traktowane z przymrużeniem oka, na przykład w Niemczech, gdzie nie ma żadnego problemu, że jeden arabski mężczyzna ma 4 żony i każda z tych żon dostaje od państwa niemieckiego Kindermuttergeld i wszystkie inne dodatki. No jest to jakaś konwergencja kulturowa, my sobie pewnie jej w Polsce nie życzymy. Przechodzimy do spraw Ale tylko jedno jeszcze zdanie, żeby zakończyć. No, panie, do pana posła gramatyki. No, gdyby nie bardzo szybka reakcja pana premiera Mateusza Morawieckiego na to, co się stało na Białorusi, to pewnie tych sankcji na reżim Łukaszenki by jeszcze nie było, tak? To była reakcja w ciągu 24 godzin. I to reakcja ze strony Polski. Co też pan opowiada? Pan no jakiś, tak. Ja rozumiem, że macie taki przekaz, żeby tworzyć z pana premiera Morawieckiego takiego kreatora polityki międzynarodowej, ale szczyt był zapowiedziany, to było naturalne, że się liderzy Unii Europejskiej zajmą Każdy ma sytuacją. Swoje przekazy. Bardzo teraz, dobrze, panowie, pan zmiana Morawiecki tematu. Sankcje, pan poseł Gramatyka jest przy głosie i zostanie przez chwilę, bo pojawiła się informacja o tym, że Rafał Trzaskowski odmówił przyjęcia przywództwa w Platformie Obywatelskiej. Prawda, Lito? Ja z tego, co pamiętam, to zawsze media spekulują, że Rafał Trzaskowski miałby ubiegać się o przywództwo Platformy Obywatelskiej, a Rafał Trzaskowski od wielu, wielu miesięcy mówi, że on nie jest zainteresowany tą funkcją. No a dlaczego nie jest zainteresowany? Taka fajna funkcja. No dlatego, że Platforma Obywatelska jest partią demokratyczną. Rośnie w siłę. Wie pan, złośliwości oczywiście możemy wymieniać. Myślę, że nie pozostałbym w tyle. Fryzury mamy podobne. Bo chodzimy do tego samego fryzjera, taka jest pewnie tajemnica. Platforma Obywatelska razem z panem senatorem również, chociaż pan senator jeszcze boczki ma takie. Bo to jest program dla skinheadów. Dzisiaj jest, proszę państwa, 1 kwietnia. No ale pan poseł Sochajko tutaj wyłamuje się. Czuję się dyskryminowany. No, tak czy siak wszystkim panom. Z włosami. No to Platforma Obywatelska. Czy głosy takie, by zakończyć kadencję Borysa Budki, bo wczorajsze podpisanie przez prezydenta zgody na rozszerzenie funduszy własnych Unii Europejskiej jest takim przypieczętowaniem klęski tej strategii politycznej, którą pana partia przybrała chyba jeszcze w lutym, by przewrócić rząd Prawa i Sprawiedliwości właśnie w oparciu o to bardzo ważne dla nas głosowanie, no i stworzyć własny, przegłosować i potem pójść dalej. Ta strategia nie wypaliła. Nie do wiary, że możemy postrzegać tę samą rzeczywistość na tak różne sposoby. Bardzo się cieszę z tego, bo to jest też dowód na to, że można się pięknie różnić. Ja bardzo się cieszę z podpisu pana prezydenta Dudy pod ustawą ratyfikacyjną. To jest dla mnie jeden z takich momentów naprawdę kluczowych w historii Polski, kiedy eurosceptyk opowiadający na swoich wiecach o wyimaginowanej wspólnocie, z której Polska nie ma żadnych korzyści, to było, zdaje się, 11 września ubiegłego roku, w ciągu 9 miesięcy staje się euroentuzjastą. A każdy euroentuzjasta w Polsce więcej, to dobrze, szczególnie jeżeli sprawuje wysokie standardy państwa. Wracając do Borysa Budki, został demokratycznie wybrany ogromną większością przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jego kadencja trwa 2-6 lat. Co będzie z przewodnictwem Budki? Nie wiem, bo wróżyć z fusów, ale wiem, że pan prezydent Trzaskowski wielokrotnie podkreślał, że nie ma zamiaru ubiegać się o przewodnictwo w Platformie. Ja uważam, że Borys Budka swoje kadencje pewnie dobrze. W takim razie to samo pytanie o Platformę Obywatelską i to zakończenie tego
dziwnego manewru politycznego, Jarosław Sachajko. Panie redaktorze, mi tak trochę niezręcznie jest opowiadać o tym, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej. Platforma Obywatelska ma swoje zasady. No, dlaczego pan Trzaskowski nie chce być szefem Platformy? No może dlatego, że Platforma ma gigantyczne obciążenie. Gigantyczne obciążenie za niespełnione obietnice. No ja przypomnę, 3 razy 15, czyli miał być 15-procentowy podatek VAT, CIT i PIT. Ja przypomnę likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego nie zrobiono. Ja przypomnę likwidację immunitetów poselskich i senatorskich. I tych obietnic niespełnionych było bardzo, bardzo dużo. No i problem jest właśnie w tych ostatnich 6 latach, gdzie ten pomysł dla Polski, jak widzimy, nie podoba się Polakom. I dlatego pan Rafał Trzaskowski nie chce wchodzić na tonący okręt, aczkolwiek no tu wszystko jest w rękach członków Platformy. Platforma bierze około 20 milionów rocznie na swoją działalność partyjną, więc za te pieniądze można bardzo dużo rzeczy zrobić. Miejmy nadzieję, że się Platforma w jakiś sposób poukłada, no bo naprawdę opozycja jest potrzebna w każdym tu państwie. Jeszcze jedna uwaga. Pan poseł Gramatyka wstrzymał się 4 maja przy głosowaniu ustawy, którą teraz gorąco popiera. Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, na ten sam temat. Wracając do tego funduszu odbudowy, to chciałbym panu posłowi Gramatyce powiedzieć, że w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość, i myślę, że pan prezydent, to nie są ani euroentuzjaści, ani eurosceptycy, tylko eurorealiści. Ich staramy się bardzo mocno zabiegać o sprawy polskie w Brukseli i wykorzystywać te szanse, które przed Polską stoją. Fundusz Odbudowy był rzeczą korzystną dla Polski. Dlatego od początku chcieliśmy, aby ten fundusz został ratyfikowany. No w przeciwieństwie do takiego euroentuzjasty jak pan poseł Gramatyka, który w głosowaniu w Sejmie się wstrzymał od głosowania, a dzisiaj się cieszy, że ten fundusz jest podpisany. Dobre i tyle. Ale najlepiej widać po waszych głosowaniach, panie senatorze. Wstrzymali się, nie wiem, 7 europosłów Prawa i Sprawiedliwości, a kilkanaście osób zagłosowało przeciw zwiększeniu środków Unii Europejskiej 20 września w Parlamencie Europejskim. Proszę sprawdzić sobie wyniki tamtego głosowania i odpowiedzieć sobie na pytanie, kto naprawdę popierał tę umowę, a kto jej nie popierał. Panie pośle, pan się wstrzymał. Panie pośle, no wyście funduszem odbudowy grali politycznie. Przecież to nie jest żadna tajemnica, że chcieliście obalić rząd premiera Mateusza Morawieckiego, wykorzystując czy narażając, że te pieniądze do Polski nie przyjdą. Pan kreuje alternatywną rzeczywistość. Straszne, tak? Dlatego, że można być przeciwko, można być za, tak jak Konfederacja. Ale wy to graliście pieniędzmi, graliście przyszłością Polski. No i to pani premier Szydło też grała przyszłością Polski wtedy, kiedy w Europarlamencie się wstrzymała nad tą samą ustawą de facto, bo nad umową o zwiększeniu środków Unii Europejskiej. Ona też grała przyszłością Polski. Pan europoseł Tarczyński, który również się wtedy wstrzymał, według pana również grał przyszłością Polski. Panie senatorze, no troszkę nie wiem, jakiejś takiej autorefleksji może proponuję. Panie pośle, to wyście mówili, tak? Obalimy rząd premiera Mateusza Morawieckiego, blokując fundusz odbudowy. Kto to mówił? Przewodniczący Budka to mówił. Że obali rząd pana premiera Mazowieckiego. Ja słyszałem takie wypowiedzi, z którymi się zresztą zgadzam, że każdy dzień więcej funkcjonowania tego rządu jest szkodliwy dla Polski, co w pełnej rozciągłości tę myśl popieram. Ale ja nie przypominam sobie, żeby na stole było obalanie rządów. Chodziło o to, żeby... Ale o tym mówili politycy Platformy. To jest taka... Nie, proszę pana, panie pośle... Do pana posła Michała Gramatyka. To jest taka powszechna wiedza. Tą wiedzą dzielą się przedstawiciele pana partii. Mówili o tym senatorowie. Dlaczego pan zaprzecza takim faktom, które do wszystkich już dotarły? Panie redaktorze, wiem, dlaczego się wstrzymałem. Ja wiem, że dla państwa wygodne jest takie kreowanie alternatywnej rzeczywistości. Natomiast ja się wstrzymałem dlatego, żeby ktoś ze mną pozwolił mi się wypowiedzieć na temat Krajowego Planu Odbudowy. A brał pan udział w rządowych konsultacjach? Rząd zapraszał. Ale w jaki sposób, skoro parlament nie był do nich zaproszony?
Polski Sejm nie wypowiadał się na temat Krajowego Planu Odbudowy. Tam przekonsultowano to z kilkuset organizacjami społecznymi, ale nie było plenarnej debaty na temat Krajowego Planu Odbudowy w Sejmie. Rząd nie zaszczycił swoją obecnością dwóch publicznych wysłuchań, które Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe organizowały w Sejmie. No takie są fakty. Dlatego się wstrzymałem, żeby można było wynegocjować z rządem lepsze mechanizmy zabezpieczające, żeby te pieniądze nie skończyły tak, jak skończyły pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych. To o to chodziło. To nie chodziło o pokazanie eurosceptycyzmu, tak jak europosłowie PiS, którzy głosowali przeciw zwiększaniu środków Unii Europejskiej, albo wszyscy zresztą zagłosowali przeciw informowaniu Parlamentu Europejskiego o sposobie wykorzystania środków z Funduszu Odbudowy. To jest ostatnie głosowanie sprzed niemal tygodnia. No, tak czy inaczej, wielka intryga się nie udała. Pieniądze najprawdopodobniej pójdą, choć rzeczywiście słyszymy, że europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej już lobbują, żeby Unia Europejska bardzo starannie patrzyła się na ręce rządowi polskiemu, coś czego nie robią parlamentarzyści z innych krajów. Tyle, proszę Państwa, na ten temat. Musimy niestety kończyć. Bardzo pięknie Panom dziękuję. Ale jeszcze o Platformie mieliśmy mówić. No niestety, widzi Pan, nie udało się. Mieliśmy mówić również o Kukizie i umowie programowej z Prawem i Sprawiedliwością, czyli ona się przekształci w porozumienie. Ale ja tylko jedno zdanie. Ja się nie dziwię Rafałowi Trzaskowskiemu, że nie chce być liderem Platformy Obywatelskiej, bo chyba ten projekt przechodzi do historii. Jak Borys Budka zostawał szefem Platformy, to miała Platforma 25%. Dzisiaj po tych świetlanych rządach, które chwali pan Gramatyka, ma 12%. Ale dzisiaj jest Dzień Dziecka i nie umawialiśmy się, że nie będziemy tutaj dobijać pana posła Gramatyki. To samo mówili o PiS-ie, panie senatorze, jak miał 15% i jak przez 8 lat nie potrafił jakoś specjalnie w polskiej polityce zaistnieć. Więc a jak zaistniał, to proszę jak dobrze. Od razu wzrost gospodarczy ruszył. Tyle, proszę państwa, na ten temat. Michał Gramatyka, Koalicja Obywatelska, Jarosław Sachajko, Kukiz 15 i Krzysztof Mróz, senator Prawa i Sprawiedliwości, byli naszymi gośćmi. Życzymy panom miłego dnia dziecka. Podobno ma być pogoda. Kłaniamy się. A przed nami już za moment Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24, publicysta.